dziś na kanale Młodzi Czytają i Recenzują zrecenzujemy Państwu najnowszą książkę Marka Krajewskiego pod tytułem Błaganie o śmierć. Jakkolwiek recenzent może już nie taki młody, natomiast jako jeden z koordynatorów tego projektu nie mogłem odmówić sobie przyjemności recenzowania nowej, jak zawsze, znakomitej książki Marka Krajewskiego. Marka Krajewskiego, który dla mnie osobiście jest jednym z ulubionych, tworzących jeszcze cały czas autorów. I tą książką żegnamy się z jedną z dwóch głównych postaci wykreowanych przez tego autora, Eberhardem Mockiem. Taką informację znajdujemy już tutaj na ostatniej stronie, właściwie na okładce z samego tyłu. Niczego tu nie spoileruję, bo tak właśnie możemy przeczytać na ostatnich słowach. Powieścią Błaganie ze śmiercią Krajewski żegna się ze swym przyjacielem i bohaterem Eberhardem Mockiem. Na ostatniej stronie książki jest troszkę więcej o ich relacji. Bardzo ciekawe, autora i wyimaginowanej postaci. Drugą postacią, wspomnę, jest Edward Popielski. Mamy taką dychotomię, gdzie Popielski mieszka, jest policjantem z Lwowa, natomiast Mock policjantem z Wrocławia, chociaż Popielski po wojnie również przenosi się właśnie do Wrocławia. To, co jest najlepsze w książkach Krajewskiego, to jest właśnie klimat. Klimat, po pierwsze, kryminalny, klimat zbrodni. Krajewski nie boi się pisać odważnie, szukać dość daleko, tworząc różnego rodzaju łamigłówki, labirynty, po których poruszają się głównie bohaterowie. Ale drugą rzeczą, a dla mnie nawet chyba pierwszą, jest klimat przedwojennego Wrocławia, w którym mieszka Mock, bądź przedwojennego Lwowa, w którym mieszka Popielski. Klimat, od którego często naprawdę nie sposób się oderwać. Tutaj akcja dzieje się właśnie we Wrocławiu i mamy taką podwójną sprawę. Z jednej strony Mock zostaje poinformowany o tym, że pewna prostytutka, z którą notabene łączą go dobre relacje, została porwana, rusza na jej poszukiwania, została porwana wraz z dzieckiem i prostytutka dość szybko się znajduje, natomiast nie udaje się początkowo odnaleźć dziecka. Mock z jednej strony toczy swoje prywatne śledztwo, szuka tego dziecka, z drugiej strony zostaje wciągnięty do z niewyjaśnionych na początku powodów ważnej sprawy śmierci jednego z wrocławskich bokserów. Śmierci na arenie, śmierci na ringu. I te dwie pozornie oddalone od siebie sprawy krok po kroku, niteczka po niteczce, zaczynają się ze sobą łączyć. Z czasem dla Mocka, czego nie mogą do końca zrozumieć jego szefowie, staje się oczywistym, że rozwiązanie tych dwóch zagadek będzie szło jednym torem, na którego końcu jest jedno z najbardziej obrzydliwych przestępstw, wcześniej chyba niespotykane w książkach Krajewskiego, na które odpowiedzią jest również inne przestępstwo. Książka wciąga od pierwszej strony. Przeczytanie jej zajęło mi dwie, właściwie nawet półtorej nocy. Jeżeli nie znacie Marka Krajewskiego, myślę, że śmiało możecie zacząć od tej pozycji. Nie sugerujcie się tym, że on tu żegna się z Mockiem, tak? Bo chronologicznie, jeżeli chodzi o życie bohatera, to ona jest gdzieś tam po środku. Jeżeli natomiast znacie Marka Krajewskiego, a zastanawiacie się, czy sięgnąć po kolejną pozycję, to ja zdecydowanie polecam. Nie brakuje tutaj niczego z tego, za co kochamy tego autora. Polecam serdecznie.